A my przechodzimy do gry, gdzie gra polska ekipa, Team Poland, Polska, na Francję. Francja, tak. Dust dwójka. Normalna mapa i jest ten, który wykieruje tę grę. I zostaje sam Rock, specjalista od długiej. No na razie widzimy, że antyterroryści nie kryją tej długiej, ale za chwilę myślę, że się zorientują w tym wszystkim. Ale ładnie podchodzi, spokojnie. I pamiętajmy, że Rock ma bombę, więc nikt nie kryje tego bombsite'u, będzie w stanie zaplantować. Ale dużo czasu jest tutaj wykorzystywany na to, żeby podszedł. Już biegnie antyterrorysta. Ale powinien usłyszeć na gali, że jest bomba podkładana, tak? I ciuda, Rock, strzelaj! Rock jest pierwszy frag na tej mapie, on jeszcze to może ugrać. Jeden na jednego, Flash, zobacz co się dzieje. Rock teraz próbuje bronić w bombsite'cie, ładnie kuca tam staje, widać mu głowę. Wygrał to! Co się stało? Szczerze mówiąc nie wierzyłem. Szczerze mówiąc skreśliłem go od razu. Jak widzicie, Izak jako pierwszy, teraz terroryści wchodzą na bombsite, tutaj wciąż jest Izak samotnie, ale to jest kolejny frag dla niego, no i to jest kolejny headshot, zobaczymy, czy będzie trzeci, już do pomocy wbiega Kupson. Myślę, że runda dla Polaków, ale gdzie jest teraz Izak? Pozwolił zabić Kupsona, a Izak to schowa się za grubą, ale jest trzeci headshot, skampiony gdzieś. No i jest runda zdobyta przez Polaków. Zwycięstwo Polaków niewątpliwie zasłużone, chociaż było ciężko. I gdyby na przykład nie ta jedna runda Rocka, no kto wie, czy by nie było jakiegoś remisu. Maybe starting over with Rock from Team Poland. Maybe explain to the viewers who you are and what you're doing. Hi, I'm Rock. I do a lot of things. Vlogs, news about games and some let's plays. All right. Now you actually have been winning with your team. How did the first few rounds go for you guys? Are you confident for the next games coming up? I can't be confident about Counter-Strike because I normally don't play anything like that. It's just like 20 hours for me with this game. So I'm mostly Battlefield player, but I do my best. Isaac do most of the stuff. So yeah, you count on him. Yeah, I think the cast has already established that you have two meat shields and Isaac, and you're going strong with that strat. So it's hilarious to watch. That's for sure. Ma już bardzo dużo. 684615. Tutaj dopiero 25. Teraz Kupson będzie. Kupson jest stary ograny. Kupson jest ograny w GoC. Wydaje mi się, że Kupsonowi można zaufać. On chyba wie, co robi, wie o tym, że te backflipy. Tak. Dlatego ten wynik jeszcze mu się dodaje właśnie fajnie. Kręci ich tam niesamowitą ilość. Zobacz, ile ty się... Dobra, Kupson ograł. Kupson mistrz. No przecież tam oni po 5 minutach mieli 50 tysięcy. O tym wspominałem, ale zobacz w ogóle jego minę. Takie, gdzie ja jestem? Amatorze. No to jest... No. I to znudzona mina taka. Dobra, skoczę jeszcze raz. Albo drugi. Nie, jeszcze raz do środka. Oczami tak na lewo, prawo patrzy, co reszta robi w ogóle. Spokojnie siedzi. Tak, zjadłbym coś. No nieporuszony jest Kupson. Co dzisiaj mamy? Sobota. Klata biceps. Nie, to w poniedziałek. Masz masa tego typu i programów, i ciekawszych rzeczy. Będzie się działa na pewno przy okazji tego kanału. Także tak, myślę, że ciekawsze warto niż takie skakanie teraz. Znaczy, ciekawsze niż skakanie kozą przez 7 minut, wydaje mi się, że będzie. I Rock. Zobacz to skupienie, ta gotowość. Nieprzypadkowo pokazywany jest Izak. Nieprzypadkowo. To jest nasz lider, nasz reprezentant numer uno, jeżeli chodzi o Counter-Strike. Numer uno. Pierwszy frag dla Kupsona, teraz jednak odpowiedź Niemców. Kupson raz jeszcze. Kupson kontra Docymy 7-7. Znowu jeden na jednego Kupson pozostaje. No to jest gracz, który ale Flash robi pokazał najwięcej. Chyba Kupson, jeden na jednego. Podchodzi, ale go słyszy Niemiec. P90, nice! W stronie terrorystów, jeżeli chodzi o wygraną. Teraz Izak spodziewał się, że będzie podsadzenie tutaj na to. Ładna granat, zobacz, wjeżdża tutaj na dół i kasuje Niemców. A propos takich pojedynków, gdzie jest 3-1, gdzie można by te 5-10 sekund jeszcze przetrzymać, poczekać, aż tam będzie, co się właśnie wydarzyło. No tutaj jest slajcik, tutaj nie ma gry w ogóle. To jest taki skrót meczowy po prostu. Izak wszedł, wyszedł, jedną serią tak, wszystkich teraz trzech. Izak powinien 15-0 dla zawodników. Z Polski. Tak, no widać, że tutaj Kupson ogarnął to troszeczkę. No widać typowo, tak? No wiedział, jak ten dół ma dobrze skoczyć i w którym tak dokładnie jest miejscu. Chociaż teraz mógł zrobić to Kupson troszeczkę oparzył lepiej. Oparzył się, ale widzimy, że dalej do przodu opiera. No ale wiemy, że Wielka Brytania jest za nami. Wiemy, że oni... Za nami i ma też mało życia bardzo w tym momencie. Actually, because of you, the Polish team has now been called Proland instead of Poland by the Twitch chat, so congratulations to that. Your country has officially a new name. How does it feel to carry so hard? Well, I'm not carrying actually, you know. I have my teammates who really helped me. I didn't really expect this to happen because I thought that I will need to carry the game, you know. But I'm surprised, you know. I just give info like,
just stand on this position, you know, and give me info, just come back and, you know, do all the frags. But they actually kill, you know. I'm just, I come back to the bomb site and it's already cleared, you know, right? So I'm not caring. My teammates are, you know, they're helping me a lot. So it's a team game, right? And my team wins. So it's not only me. All right. Well, that's great to hear. We're happy to that. How much practice did go into this? I mean, apart from Counter-Strike, also with the other games? Well, we've practiced a bit, you know. Well, we've practiced some CSGO because we know each other for a long time now. So we've played some CSGO. We've tried some other games like Shovel Knight or Goat Simulator. So, you know, to be prepared for this one. So, yeah, we practiced a bit because, well, we want to win this, obviously. So, yeah. Oh, yes, Kupson, Izak, tak. A Rok się już szykuje, zobaczcie, ta mina. On jest skupiony. Mina wojownika numer 3. Able raz jeszcze i Rok walczy nadal, pozostał sam na dwóch antyterrorystów. Tak. Podoba mi się, jak Izak prowadzi to wszystko, ale zakładam, że bardziej ten bombsite A będzie robiony. Tymczasem 3 razy z rzędu B, nie, może jeden raz za dużo, ale zobaczmy Rok. Ładny headshot! Co się dzieje teraz jeden na jednego? Pytanie, czy Rok zda sobie sprawę, gdzie jest przeciwnik, albo się schowa się? No, Rok! Jo! To jest ace Roka, to są 3 fragi, dobrze 3 patrzę? 3 fragi, Rok killed 3 enemies. Ale po prostu nie wierzę, aż to ciężko sobie tam uwierzyć, naprawdę. Co tu się wydarzyło? Izak po prostu w tym momencie musi umierać ze śmiechu chyba prawdopodobnie. Na szczęście, bo widzieliśmy go bodajże drugiego fraga z AK. Sporo w tym, no właśnie, szczęścia było, ale jednak, runda ugrana, 6 już dla Polaków, no i zobaczmy, czy jeszcze może z 2 Polacy wyciągną po fleczach. Izak od ramy, teraz ładny headshot na palących i jeszcze jeden z antyterrorystów. Drugi wypestkuje, wypestkował go tam. Dobrze, antyterrorystów nie ma znaczenia w tej punktacji globalnej. Takie są zasady, czyli 8 minut. Tak, Izak. Zmęczony grał. Tak, fala dla Izaka. No oczywiście, dobra runda. Znowu dobra mapa. To oczywiście robi najwięcej. No, no tego jest, tak? Coming up is gonna be Chivalry Night. Yeah, I already see some maps there. I know that her team, or at least she, has been practicing that game. How about you guys? Have you tried it at all, or are you just gonna let it surprise you and see what's coming up for you? Well, I've just played it like an hour ago, you know. I did a training. Okay. And like one of the guys in the training told me that I'm a really good fighter, so I think I'll be good in this game. But, well, I've never played this game before, so... Okay, but the AI in-game told you you're doing fine. Yes, exactly. So I think, you know, I'm really good in this game. Ale podobało mi się przed momentem ujęcie, jak właśnie siedział Kupson i nad nim Rok, taki mentor z padawanem, wiesz. Spokojnie, Kupson, ugrasz, dasz radę, ale Rok dla mnie już zrobił swoje w tym turnieju, naprawdę. No to ciekawe, właśnie głównie w CS-ie się popisał, nie w tych innych grach. To jest niesamowite, to jest w ogóle, nikt by w życiu nie postawił nawet na coś takiego, że tak. Rok zrobi klacza, jest 1-3 i wygra grę. Ładny ten strzał jeden z łuku. Tak, podskakuję, te uniki są, znaczy lewa, prawa, strafe. Ale trafia znowu. Tak, ze strzału dobiega mu. Strzał trzeba przynajmniej ze 3 czy coś w tym stylu, bo będzie ciężko. Ale ten Wiking tutaj bardzo dobrze rozgrywa i jednak Kupson okazuje się silniejszym. Każdy pewnie już sobie próbował w międzyczasie grać w tę grę, żeby już wiedział, co chodzi, żeby później właśnie nie tracić na to czasu, tak, na zwiedzanie mapy i tak dalej, i tak dalej. Nie no, tam było powiedziane jakby Rok, znaczy Izak, który powiedział, że był ten trening i to wszystko, więc... No tak, więc sobie na przykład przejść jakąś kampanię czy coś w tym stylu wycelować, ale tam, gdzie potrzeba jakieś takie naprawdę... precyzji, to no, nie ma szans, tak, żeby padam aż tak. Dokładnie. Tak precyzyjnie sterować. Dokładnie. Jeszcze ta połowa życia jest, ale przypadkiem, żeby w plecy. Dostał jest zabija. Bardzo ładnie. No i teraz jeden na jednego. Trzeba też się od czasu do czasu odwrócić, ale widzimy, że coraz mniej zdrowia i chyba za chwilę zginie Polak. Dobrze zblokował teraz, ale przeciwnik również blokuje w porę. Tak, na razie takie miecz i Rok! Przecież on już nie ma HP, ale na koniec. Potężne cięcie z góry. Trafi teraz ładnie, wziął tak naprawdę mu sprzed nosa tego fraga. Tak jak mówiłeś, to chyba Włoch też nie ma zbyt dużo. Niecała minuta do końca i nadciąga jeszcze jakiś samuraj. Ładnie. Dobry frag Roka. Oglądamy Polaka, oglądamy Roka. Dobrze, jest kill. Cios w nery. Wyciął mu tam z karfikacji, tak? Wierzymy, że Izak będzie naszym... Izak Kozak, Izak Kerry. Naszym katem. Naszym katem w przypadku tej produkcji, bo nie idzie to nam po prostu najlepiej. Także wydaje mi się, że Izak to będzie to. To będzie strzał 10. Że to jest teraz. To? Tak, ja wierzę w to. Obraca się strasznie chaotycznie. Izak zdobywa fraga. To. Izak raz jeszcze. Co to robi. Ładnie, 2 fragi i raz jeszcze, Izaka. To jest trzeci frag już teraz, jeżeli się nie mylę, to jest już trzeci frag Izaka, więc hat-trick, bardzo szybki.
Nieźle, te trzy fragi mu na pewno dużo dało. Może teraz w plecy tego Wikinga, tak? Ładnie, jeden, drugi czas trafiony, trzeci. Tak. Jest. No to był prosty frag dla niego. 20 sekund, no nie wiem, czy zdąży dobiec, ale nawet jak zdąży dobiec, to Tomaczu, no wiemy, że nie trzeba dużo ciosów, żeby fraga zdobyć. No i Izak, drugi, 9. Ale 11, no chyba już. Dwa fragi ciężko. 10, dobrze! No jeszcze przy życiu. Dawaj, Izak, niewiele mu brakuje. Ale chyba w ogóle skoczył na dół, czym się wydawało? To on jest? Ale dawaj, tak, dawaj, dawaj. Wydaje, raczej to jest Izak. I teraz podchodzi 6, 5, dawaj Izak, ściekaj! Jest, tak! Izak, jeszcze jeden! Czy się uda? Tego gościa spał! Tak, zgadnął! To jest pierwsze miejsce, jest Izak! 12, nice. Wielkie brawa! No i to jest on, Izak Kozak, Izak Kerry. Świetnie, no jednak to nie był przypadek. Ostatnia sekunda! Tak, Michael Jordan, najważniejszy meczach w NBA. Comeback is no i tego potrzebowaliśmy, tylko dlaczego ten jeden raz? Tylko ten jeden raz. Ale patrz, top 1 Izaka i top 3. 12 fragów, to naprawdę dobry wynik. Zobaczymy, jak to będzie, w jaki sposób to zostanie podliczone. To jest nasz skład. Rock, Kupson i Izak właśnie. Ale Aztek, bardzo przyjemna mapa. No i rozpoczynamy już po stronie, w której powinniśmy nabijać jak największą ilość punktów. I teraz to będzie kłopotliwe dla Kupsona i Rocka, tak mi się wydaje. Bomba niepodłużona, ale jest frag dla Rocka. Nice, tym razem nietrafiony. No i to będzie porażka, ale Rock... Rock walczy! Kolejny jeden na jednego. Rock to będzie ace. Scout! Skanuje chyba jeszcze tutaj, widzimy, że mało HP u Brytyjczyka. Da radę, da radę. Zobacz, pięknie Rock ogarnia. Trzy fragi, ogarnia tę akcję jednak, to nie przypadek. On wie, co ma robić, to pewnie Izak tam podpowiada, ale ważne, że jest. Izak, widzimy, że biegnie przez most, puścił parteru spokojnie na bombsite B. Izak z jednym fragiem. Izak kolejny frag i jeszcze na blisko ustawiony snajper. Ale chyba o tej ostatniej rundzie i tak już możemy pomarzyć. Myślę, że już nie ma czasu. Słyszy jednak go Luke, ale Izak z ace'em. I to są chyba 23 flagi dla Izaka. No już chyba kolejnej rundy nie będzie, jeszcze jeden! Izak od wody, więc będzie wchodził za chwilę od tej pochylni, ale tylko 3 HP u niego, więc jest to szansa dla zawodnika Terro. Już Izak słyszy, bo Spam już słyszy, działa słyszy. Głośno i Izak, nie wiem, czy rozgrywa to na czas. Nożem, nożem go ciachnie, zobacz. Chyba tak. Mówiłem? I jeszcze raz! No zagrał tutaj pod publikę. Izak na naszych ekranach. Już uczy się gry w Dota 2. A lot of people have expected Poland to do a bit better when you guys faced off against them. What do you guys think went wrong for them? Like, what was the issue? I basically, we thought as well Poland is gonna like Isaac. I thought like he's gonna wreck me. Like, I literally didn't expect that we actually would stand a chance. Or like, I expected it to be a hard game, but I didn't even expect it that we're gonna stomp them out like this. Te miny, Kupson i Rock. Co ja będę... No mi na Izaka tutaj sugeruje, że nie jest zbyt zadowolony z postępowania. No nie ma pojęcia, ale co chodzi, tak? Tak, no my niszczyliśmy w CS-ie niektórych, tak teraz dostaliśmy w Docie. Tak to wygląda. Tak to wygląda, dlatego każdy ma jakąś swoją grę. Wjeżdżę. Ciekawy jestem, jak tu Rock, czy będzie tym drugim tutaj jeżdżącym, czy jednak trzecim. Też widać, że nasi już troszeczkę zmęczeni. No nie dziwne, nie dziwne, jednak siedzą tam cały dzień, nawet jak nie grają, to oczywiście jest jakieś czuwanie, czy... rozgrzewka przed kolejną grą. Powinien być. Trzecie, czwarte, tak mi się wydaje, bo zobaczcie, że już właśnie teraz kończy ten wyścig. Zawiedziony ale troszeczkę. Niepocieszony, dokładnie tak. No wie, że mogło być lepiej. Teraz oczywiście, no jeszcze przy komputerze siedzi tutaj, widzimy Izak. No pytanie, jak to będzie wyglądało, bo tak tutaj się umawialiśmy na to, że po jednym wyścigu, tak? Wszyscy będą jechać po jednym rejsie. No i Polacy. Wyglądamy Kupsona właśnie w tym momencie. Niebieski samochód. Ładnie, ładnie, weźmie go od wewnętrznej, zobacz, pięknie. Teraz przyciśnie tylko w lewo. Kupson bardzo ładnie, druga pozycja z tego, co się orientuje. A zobaczcie, no Kupson z lewej i... Chociaż... A teraz uciekł, a odszedł Kupson. Ale ładnie, ładnie hamuje. I to jest ważne, żeby właśnie... Poszli, przebili się przez to. Co zrobili Niemcy? I fartownie Niemcy, zobacz, nam jakby sprawili nam... Kupsona zepchnęli, ale... Speed limit, a... Nie mogą tak zrobić, tak, nie mogą tak zrobić. Ale ciekawe, kto to tam przejechał? Kupson, jest, wraca Kupson, trzecie bardzo miejsce. Ładnie. Szybko się. Ale wydawało się, że będzie już katastrofa, prawda? No po takim zepchnięciu Kupson naprawdę wyleciał z tego toru, ale wciąż walczy. No jest top 3. A tymczasem Kupson na pozycji trzeciej, zaraz za nim. I no, właśnie atakuje ogonie, ładnie, Kupson, próbuje go. Ciekawe, czy go dobrze zepchnie na przykład na bok. Tylko żeby kary nie dostał żadnej za to. Oj, tam twardo w niego wjeżdża i Kupson, pokaż im. Temu przyhamowuje tu przecież szczerze. Ładnie bierze go od zewnętrznej, ale ładnie przyhamował i to może być teraz błąd Hiszpana, ponieważ wyleciał za to, bardzo ładnie Kupson zaatakował. I drugie miejsce dla Polaka należy w tym momencie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie Kupson, wielkie brawa dla niego. I Polacy na czwartym miejscu w połowie stawki, 100 punktów. Tak, później wzięliśmy jeszcze Niemców, Wielką Brytanię, Hiszpanów. No i widzimy, że Rok się już szykuje, będzie się rozgrzewał, niczym się nie przejmuje.
A czym ma się przejmować? No nie no, do tego mówię. To jest pełna profeska. Tyle lat doświadczenia. Nie pierwszy raz będzie grał w grę. No tak, tutaj widzimy, wszyscy dopingują Roka, ta dwójka tak, pozostała. Wspólnie. Ładnie, 10 punktów. Ale nadal czwarte wyścigi. No bo wiemy, że Francuzi tam wygrali jeden wyścig, ładnie tam się pokazali. I wiemy o tym, że trasa jest bardzo wymagająca, więc w każdej chwili może popełnić błąd, który pozwoli Polakowi na wskoczenie na tą pierwszą lokatę. I sam Rok oczywiście też musi uważać, bo widzimy, że na plecach tam niedaleko już czeka coraz więcej tych zawodników, więc jeżeli to będzie poważniejszy błąd, to Rok może nagle skończyć na ostatnim miejscu, a tego byśmy nie chcieli. No i sobie radzi naprawdę tutaj nieźle. Jeszcze Rok dojedzie jako drugi? Chociaż... Drugi. Jednak został Rok. Drugi, tak jest, na to wygląda. Ale blisko chyba było, bo cieszą się Niemcy. Chociaż ale wszyscy się cieszą. Włosi też podskakują, nie wiadomo jak, już tak Rok bardziej triumfują. Może jednak tutaj, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, bo chyba jednak Włosi, teraz ciężko mi powiedzieć, to my nie znamy, słuchajcie, tego obstawiania. Naprawdę nie mamy pojęcia, o co dokładnie chodzi. Tam pan, który kameruje, oczywiście nadal to robi. Chyba... Rozumiem, że Włosi obstawili dobrze. Ale to dobrze. Też piątki są. Nie wiem. Włosi się cieszą najbardziej, ale nie wiem, czy to wynika z ich jakby ale zobacz, kultury, chyba jednak, czy... Nie no, chyba mają jednak. For the third place, which is the Nordic team. So guys, give it up. Yeah. The second place will be... UK? No. Close enough. Close enough though. No, it's gonna be the German team, so fuck give it up for the guys. So it is time for our winner. Who will be receiving the gaming rigs and of course also those lovely GeForce GTX Challenge trophies. And it is... No! But it is Team Poland! There we go. Guys, please come up here. I'm heading over. Well deserved. All right. So, I would say, let's hand them... The trophies they deserve, the GeForce GTX Challenger. I will grab one and hand it over to Rok. There we go. Thank you. Of course, the whole thing is being filmed. Well deserved, and of course, everything will be recorded. Now, quick words. Did you guys expect to come first in this competition? No. After Dota, I thought that's it. We are going home. But now, it's so amazing. I didn't expect that, really. And you guys are already happy about that, aren't you? Yeah, of course. Of course they are. No, well deserved. And I'm pretty sure the community is going to be very happy to see that you're bringing home those gaming rigs for them. Three of those will go their way. And of course, they don't leave empty-handed. They do have those lovely trophies. So thank you guys so much. We're once more going to take a look at the scoreboard for you to see what actually happened and what went down today. So let's quickly check out where the points went in all those games.